Gdyby się trochę inaczej sprawy w światowej polityce i historii poukładały, to dzisiaj by nie było na ekranach filmu Piraci z Karaibów, a pewnie przebojem byłby film o kozakach dońskich czy o porochach na Dniestrze. Bo ta legenda piracka, o której myślę warto Państwu powiedzieć, to jest jedna z najstarszych i na swój sposób najpiękniejszych legend kultury popularnej, zwłaszcza literatury popularnej. Ta legenda, która się narodziła na długo przedtem, zanim ją Robert Louis Stevenson w Wyspie Skarbów, można powiedzieć, skodyfikował i pozostawił w takiej formie, do jakiej dzisiaj nawiązują twórcy filmów hollywoodzkich i twórcy nowych, rozmaitych powieści na ten temat. Ta legenda w jakiś sposób jest analogiczna do naszej, niestety znanej tylko w wąskim polskim kręgu kulturowym, legendy kresów, dzikich pól, kozactwa i tego wszystkiego, co najwspanialej wyartykułował, czy żeby znowu użyć tego słowa, skodyfikował na nasz użytek Henryk Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem. Bo dlaczego Karaiby i ten okres końca wieku XVII stworzyły tak ogromną, niesamowitą legendę? Piraci to jest coś, co znane było w historii, odkąd tylko ludzie wydłubali w pniu drzewa pierwszą łódkę i spuścili ją na wodę. Bywały takie okresy w historii, kiedy piraci byli znacznie bardziej dokuczliwi, znacznie bardziej aktywni, kiedy przysparzali więcej szkód, a mimo wszystko to nie stworzyło legendy. Legendę stworzyli właśnie piraci karaibscy. Z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że to był wyjątkowy przypadek, nie przypadkiem tutaj porównywany przeze mnie z kozaczyzną i z Syczą Zaporowską. Był to wyjątkowy moment w dziejach, kiedy to piraci stworzyli coś właściwie na kształt własnego państwa. Czy jak to użył kiedyś Paweł Jasienica w odniesieniu do kozaków, coś w rodzaju embrionu państwa. Otóż przez lat kilkadziesiąt, 30 bez mała, na Wyspach Karaibskich funkcjonowała właściwie legalnie, czy nielegalnie, ale zupełnie jawnie swego rodzaju republika piracka. Morscy rozbójnicy mieli swoje bazy, mieli swoje porty. Do tych baz przyjeżdżali kupcy z prawie całego ówczesnego świata. Przyjeżdżali tam z towarem, otwierali swoje składy handlowe, kupowali rozmaite dobra od piratów, wiedząc doskonale, skąd one pochodzą, że zostały zrabowane, przywożąc tym piratom rozmaite rzeczy, które im były potrzebne, czyli przede wszystkim ekwipunek, broń i alkohol w dużych ilościach przez piratów wtedy również zużywany. I nawet bardzo szanowane rody bankierskie czy domy bankierskie z ówczesnej Europy inwestowały w przedsięwzięcia pirackie, tak jak po prostu w zupełnie inne, normalne, powiedzmy legalne przedsięwzięcia. I zdarzało się, że i młodzi ludzie z cenionych, szanowanych rodów właśnie wśród owych piratów szukali swojej drogi życiowej, swojego szczęścia. Ruch był zresztą obustronny. Niektórzy piraci zostawili pamiętniki, które stały na całkiem wysokim poziomie literackim i stały się właśnie jednym z zaczynów tej pirackiej legendy z okresu Karaibów. Mało znany fakt, a jak rzadko, który niezwykle brzemienny w skutki, to książka napisana przez jednego z takich piratów, Lionela Walfera, który w swoich wspomnieniach opisał między innymi w sposób mało może kompetentny, ale bardzo malowniczy zwyczaje tubylców mieszkających w Panamie. Ta książka wpadła po blisko 100 latach w ręce Jana Jakuba Rousseau i ona właśnie posłużyła mu jako jedna z podstaw do stworzenia legendy dobrego dzikusa, który z natury jest lepszy od człowieka cywilizowanego. O tym, jakie ta legenda miała skutki dla późniejszej kultury białego człowieka i jak do dzisiaj w niej pokutuje, o tym nie chcę się rozwodzić, bo to jest pewnie doskonale znane. Mniej znane są losy piratów. Mniej znane jest to, że stali się oni twórcami rozmaitych mód, które potem przeszły do życia Europejczyków, począwszy od strojów, bo na przykład długie do kostek płócienne spodnie
To jest właśnie wynalazek piracki. Oni z pierwsi stwierdzili, że chodzenie w pantalonach i pończochach nie jest specjalnie wygodne, szczególnie kiedy się biega po linach i w całym omasztowaniu okrętów. Poprzez przede wszystkim mnóstwo rozmaitych udoskonaleń broni. Wynalazek granatu ręcznego na przykład został właśnie przez karaibskich piratów dokonany. Przez zmiany taktyki walki na morzu późniejsza potęga floty brytyjskiej prawdopodobnie w dużym stopniu, zdaniem specjalistów, właśnie wzięła się z przejęcia rozmaitych sposobów walki wymyślonych przez piratów, aż po tak powszechnie dziś znaną i niezbędną w garderobie każdego mężczyzny rzecz jak krawat. Albo krawaty, które dziś nosimy, a które też wywodzą się z floty brytyjskiej, do floty brytyjskiej z kolei trafiły poprzez kontakty z karaibskimi piratami. Jak to było możliwe, że tam istniała taka dzika, nielegalna, ale jawna piracka republika? Oczywiście moment przesilenia. Chwila, kiedy Hiszpania, wcześniej królująca niepodzielnie na morzu, już była za słaba, żeby swoje posiadłości tam obronić, a nowe potęgi morskie, które się rodziły, Wielka Brytania przede wszystkim, jeszcze nie były wystarczająco mocne i zadowalały się wyłącznie napadami korsarskimi na galeony hiszpańskie i takim skubaniem, można powiedzieć, Złotej Armady wespół z piratami. Później Wielka Brytania i inne kraje wzmocniły się. Morscy rozbójnicy w tym punkcie mapy zaczęli im przeszkadzać, więc w ciągu kilkunastu lat zostali wytępieni. Niektórzy najsprytniejsi nawet stanęli w pierwszym szeregu tych, którzy z piratami walczyli. Inni się zdołali w porę wycofać, no, jeszcze inni zawiśli na rejach czy zginęli w czasie rozmaitych pacyfikacyjnych wypraw. Ciekawostka, że ostatni przywódcy piratów, których egzekucja uważana jest za koniec tej ery, to były dwie kobiety, które przywodziły piratom na ich ostatniej kryjówce, czyli na wyspach Bahama. Być może powierzanie władzy kobietom, które dzisiaj ćwiczą nasze demokracje, to jest pewien objaw dekadencji. Zobaczymy, czy jest tutaj jakiś związek między losami piratów a współczesnością. Ale wracam do legendy, bo jacy piraci byli naprawdę, to pewnie interesuje tylko historyków. Natomiast dla legendy ówczesnej, dla tej legendy najważniejsze było kilka faktów. Po pierwsze to, że piraci byli rzeczywiście ludźmi wolnymi. Oczywiście można powiedzieć, że to byli w większości zwyrodnialcy, że to byli okropni mordercy, ale właściwie to samo można by powiedzieć o większości oficerów ówczesnej floty brytyjskiej czy hiszpańskiej, nie mówiąc już o tych, którzy dokonywali podbojów w Nowym Świecie i bezpośrednio pozyskiwali to złoto południowoamerykańskie, które później piraci karaibscy rabowali z okrętów hiszpańskich. Po drugie właśnie to, że głównie Hiszpanie byli wrogami i ofiarami piratów. Hiszpanów w ówczesnym świecie nikt nie lubił. Anglicy, Holendrzy i Niemcy nie lubili ich jako protestanci ze względów ideologicznych, bo Hiszpania była monarchią arcykatolicką, a kraje katolickie też Hiszpanów nie lubiły, bo miały z nimi rozmaite spory o bardzo konkretne swoje interesy handlowe czy terytorialne. W związku z czym nie miał się za bardzo kto ujmować, że ta legenda piękna, wolnych ludzi żyjących gdzieś tam na morzu, którzy nie uznają władzy królów, tylko sami się sami między sobą wybierają swoich przywódców i są im wierni. Nie miał kto tutaj udzielać sprostowań. Zresztą nawet gdyby takie sprostowania były udzielone, to prawdopodobnie nikt by ich nie wysłuchał. Twórcą legendy piratów stał się Daniel Defoe, ten sam, który napisał przypadki Robinsona Crusoe. I stał się twórcą tej legendy zupełnie w sposób niechcący. Daniel Defoe trafił do zawodu pisarskiego w sposób dość dramatyczny i może to też jest na tyle ciekawe, żeby o tym powiedzieć. Stał się on ofiarą wynalazku, mianowicie wynalazku dzwonu nurkowego. Pewien angielski wynalazca w początkach wieku XVIII opracował projekt dzwonu nurkowego i sprzedał ten patent spółce, która za pomocą takiego dzwonu wydobyła wrak starego hiszpańskiego galeonu leżący u brzegów Wielkiej Brytanii od czasów Wielkiej Armady. W tym wraku wydobyto złoto, które
okazało się było, którego to złota było na tyle dużo, że udziałowcy przedsięwzięcia dostali zupełnie niewiarygodne zyski rzędu 10 000% zainwestowanego kapitału. To wywołało niesamowitą falę spekulacji i gorączki giełdowej w Wielkiej Brytanii. Wszyscy na giełdzie rzucili się spekulować akcjami towarzystw wrakowych. Powstała klasyczna bańka spekulacyjna. Ta bańka pękła. Ludzie, którzy inwestowali wielkie pieniądze w te towarzystwa wrakowe, pieniądze stracili. A młody Daniel Defoe był wtedy maklerem, który zainwestował dość niefortunnie właśnie w takie towarzystwa pieniądze swoich klientów. I inaczej niż jest to dzisiaj, musiał te pieniądze potem oddać. A żeby je oddać, zaczął pisać książki. Mówię to z pewnym rozrzewnieniem, bo trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj sytuację, kiedy ktoś honorariami autorskimi za książki spłaca długi, które powstały wskutek nieudanych operacji giełdowych. Ale były takie szczęśliwe czasy, kiedy było to możliwe. Oczywiście, jak z tego wynika, Daniel Defoe pisał po to, żeby zarobić pieniądze. Nie interesowała go nieśmiertelna sława, w związku z czym chwytał się takich tematów, które były popularne. Takim właśnie tematem okazało się życie sławnych piratów. W 1721 roku Defoe wydał książkę kanoniczną dla pirackiej legendy o żywotach sławnych piratów. Tytuł był dłuższy, bardziej skomplikowany jak to w tych czasach, ale tak się dzisiaj o tej książce po prostu mówi. Żywoty sławnych piratów, co zabawne, były książką nie zostawiającą na tych piratach suchej nitki. Defoe potępiał ich w sposób pryncypialny. Chwalił właściwie tylko za jedno, mianowicie za zaradność, ponieważ jak wszyscy czytelnicy Robinsona Crusoe wiedzą, ten autor był piewcą takiej prakapitalistycznej zaradności i oczywiście, którą kojarzył, którą uważał za szczególną cechę narodową Brytyjczyków. Ale poza tym bardzo zasadniczo piratów potępiał, co nie miało najmniejszego znaczenia dla jego czytelników. Straceńcza legenda ludzi, którzy uciekli z rozmaitej niewoli, którzy wyrwali się ze rozmaitych nieszczęść, którzy się kierują swoim zbójeckim honorem i są posłuszni wodzom przez siebie samych wybranych, a na dodatek mieszkają w egzotycznych krajach i mają do czynienia z egzotycznymi pięknościami. Ta legenda się okazała tak wspaniała, że zagościła na dobre w, myślę śmiało można powiedzieć, tysiącach, dziesiątkach tysięcy rozmaitych jarmarcznych broszur, książek popularnych, później już wydawanych w formie tak zwanych paperbacków w rozmaitych magazynach, aż po czasy dzisiejsze, kiedy to piraci stali się bohaterami niejednego filmu. Największa fala takich filmów to były produkcje hollywoodzkie lat 20., ale i dzisiaj, jak widzimy, cały czas to pozostaje popularne. Powiem więcej, film Gwiezdne Wojny, uważany za kanoniczne osiągnięcie science fiction, nie jest niczym innym jak strawestowaniem tego starego schematu jeszcze z lat 20., a tak naprawdę to jeszcze z XVIII wieku, opowieści o piratach. Jeśli tylko zamiast Dartha Vadera w czarnej masce postawimy hiszpańskiego gubernatora, jeśli zamiast Gwiazdy Śmierci, wielkiej stacji kosmicznej, która rozpyla planety w pył, postawimy ogromny galeon najeżony działami, za pomocą którego ówże zły gubernator trzyma podbite prowincje w posłuchu, jeśli zamiast czołbaki postawimy wielkiego maura z żelaznym kółkiem w nosie, z którym tylko kapitan piratów, tego z kolei postawimy w miejsce Hana Solo, tylko on potrafi się porozumieć, a zamiast dwóch śmiesznych robotów weźmiemy dwóch śmiesznych majtków, którzy rozśmieszają publiczność, to zobaczymy, że mamy dokładnie tę samą starą historię o piratach z czasów pierwszej połowy wieku XVIII, tylko przeniesioną w kosmos. I to jest właśnie miłe w kulturze popularnej, że cokolwiek się w niej dzieje nowego, jest zarazem nowe, jak i bardzo, bardzo, bardzo stare.